Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie, jestem Marcisław, jesteście, a to jest Black Mirror. W poprzednim odcinku, nie miałem pojęcia co mam zrobić, włóczyliśmy się bez celu, trochę porabiliśmy, ale tam sprawdziłem o co chodzi. My nie mamy znaleźć, kupić, sprowadzić tego utleniacza dla Richarda, mamy zrobić sztuczny utleniacz, znaczy nie zrobić nawet, tylko wziąć butelkę z wodą i zrobić i przekleić naklejkę. Why? Już on się skapnie, że coś takiego robimy, ale okej, okay, mam czajnik z wodą, bo wczoraj go napełniliśmy. Mamy tą część butli, mogę w sumie się tego spodziewać, że mamy tą butelkę po utleniaczu i możemy rozpalić w piecyku, podgrzać wodę. Tu jest piecyk. Samymi gazetami tak średnio się będzie palić, ale spróbujmy. Zostawmy czajnik. Jeżeli to zadziała, to będzie śmiesznie. I rozpalamy. Dobra, no to czyli jednak muszę zdobyć trochę wungla. A są szczapy drewna. Dobra, nieważne. Ja to rozpalę. Ja jak byłem na praktykach, to musiałem rozpalać w piecu, bo było zimno. Okej. A wy robiliście co na praktykach? Ja na przykład właśnie musiałem rozpalać w piecu, zanim w ogóle zacząłem robotę. Dobra, pali się, czekam aż czajnik się nagrzeje. Co, zaraz powinna się nagrzać, przecież nie wyjdę stąd i nie wrócę, to byłoby głupie. Musimy poczekać. The stove is already on fire. Mam wyjść jednak? Tak, mogę przechodzić między pomieszczeniami i to nie spowoduje pożaru ani niczego. O, proszę bardzo. To takie głupie. Mogłoby od razu się zacząć fajrzyć, tak samo jak, zacząć parować, tak samo jak w Prisoner of Ice. Let's try something. Odklejamy. Good. I managed to get the label off the shard. Naklejamy etykietę na nową butelkę. Nie? A dobra, nakładamy nowy klej. I nie na butelkę? Na co w takim razie? Co, tabletki może tam mam wrócić? Też nie. Z tą etykietą. Na butelce nie działa. Drugą stronę też nie za bardzo. Nie mogę jej z niczym połączyć. Co z czajnikiem? A co z tym? No, mam go tak zostawić? Okej, okay, może do Richarda pójdziemy, może on tam coś jeszcze ma, o czym nie wiem, albo nie pamiętam. Właśnie. No. Co tu może być? Proszę się rozejrzeć. Może Richard coś powie? First, I've got to get hold of that oxidant. Nic tu nie ma. Rysunek maszyny. Okej,
There are many indecipherable formulas and remarks under the drawing. Ale poza tym to nic. Czegoś mi brakuje najwyraźniej. Może? Gdzie ja coś mogę znaleźć? To jest to. To coś. Ale poza tym to nic nie ma. Strange. The soil here is of different than anywhere else in the garden. Coś, co próbowałem zrobić, tylko może nie w ten sposób. Mam napełnić... Przecież nie działało. Przecież wcześniej nie działało, nie mogłem brać atramentu. Do butelki. Richard won't be examining the contents too closely. Dobra, no to jesteśmy kutasem i zrobiliśmy sztuczny utleniacz, damy mu go, pewnie on to go użyje i wybuchnie. To jest woda z atramentem, nie mam pojęcia z czym on będzie go mieszał, ale niech ma. I've gotten the substance you need. Oh, did you? Excellent, excellent. I'm surprised you're back so soon. You must have hurried. Well, yes. No matter. The important thing is I can go back to the original variant. Thank you, young man. You have helped me a great deal. Oh, it was nothing. I only hope Richard doesn't find out about the oxidant before I'm long gone. Okay, no to teraz gadamy. William. When did you last see William? Oh, that must have been many years ago. I would have to try to remember. Some 8 years back, I would say. Why are you asking? He was here about 2 years ago. Did you not see him? Was he? No, I have not. I am not interested in these family visits. You see, I have a lot of work. Okay, a taki kluczyk widziałeś? Have you any idea what this could be? I haven't. But it's silver. I don't think I can tell you anymore. Dobra, no to chłopie, świątynia. Grobowiec wasz. Viene, odire, malite. Do you know what they mean? They sound like ancient names to me. Do you know what those names mean? Well, it's not something I'm familiar with, but if you give me a bit of time, I may find the answer here somewhere. Thanks. I will ask later. I'll leave you to your work then. Okej, okay. To mi nic nie dało, muszę wyjść i wrócić, tak? Patrzcie, no... Reksio i... UFO. Nie, nie Reksio i UFO. Reksio i czarodzieje to... nie. To był Reksio i... wehikuł czasu. W Reksio i wehikuł czasu... było właśnie takie coś, że no pójść, Kogut mówił, zanim opracował to plan budowy wehikułu, powiedział idźcie gdzieś, ponieważ potrzebuje skupienia. Wychodzimy, wchodzimy, Kretes mówi, byliśmy gdzieś, ale już jesteśmy. Ja myślałem, że to tak sen, no tak, żeby po prostu było, a to wyśmiewa chociażby taką grę.
gdzie musimy co chwilę wyjść i wejść, żeby coś się zmieniło, załączył się jakiś switch. Have you figured out what the three words mean? Not yet. It's going to take me a while. I've got to finish something else first. I'll return later. I'll leave you to your work then. Czyli no nie mamy nic, co moglibyśmy zrobić. Czym ja teraz mógłbym się zająć? Może jeszcze trochę powkurwiamy Luisa. W tym to jestem w sumie mistrzem. Swoją drogą, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 8. Czyli w sobotę będzie 9. Wiecie, nie jestem pewien, czy będzie live w sobotę, bo będę pewnie oglądał E3, jeżeli będzie o tej porze. Muszę sprawdzić, o których godzinach są jakie konferencje, żebyśmy się zgrali w czasie. Dobra, Luis. Pomocy chcesz? Okej. Nie mam już nic, czym mógłbym się zająć. Eleonora może coś wie na temat tych nazw? No nic, może wrócimy do Richarda. Może po prostu tak samo jak ostatnio było to z tym. Z paroma poprzednimi rzeczami musimy połazić parę razy po różnych miejscach i wrócić. Może? Czyżby? Richard? Do you have a moment? Hold on. Go ahead. Have you figured out what the three words mean? Not yet. It's going to take me a while. I've got to finish something else first. I'll return. I'll leave you to your work then. Może coś się w grobowcu zmieniło. Wejdźmy do środka. No ale nic tu nie ma. The bowl is empty. Z glinianymi naczyniami. There is nothing in it. I imionami. Których już nie mogę nawet przeczytać. A no i tu jest ten zamek na klucz. Ale nasze klucze tego nie otwierają. Może nożem? Może tym kluczem? To nie ma żadnego pomysłu. Dobra, czas wrócić. Może teraz Richard będzie miał już informację, którą bardzo potrzebuje, żeby progresować grę. No, Richard? Chuju. I would like to ask you something. I'm listening. Have you managed to discover? Yes. Maybe yes. It won't be entirely accurate, but they do make some sense. The first one is apparently the name of an ancient Irish god of strife. The second one was more difficult. But I believe it's the name of the druid goddess of the harvest. The third one was quite simple. It is the old name of the god of the waters of the earth. Hmm. Interesting. Thanks for your time. You're welcome. It was actually quite entertaining to go through the dictionary again. Okay. Krew? O co chodzi z krwią? I know of you from some old newspaper clippings.
A write-up of your research on mammal blood. That was a very long time ago. Nowadays, I only do electrochemistry. I need something from you. Would you help me? From me? What would that happen to be? I don't know how to explain this properly, so I'll be direct. I need some blood, an ounce or so. What? Well, that really cannot be exactly easily explicable. You have all sorts of chemicals and substances around here, so it occurred to me... that I might have this as well. Well, hold on. I'll probably be able to fish something out for you. There should be some leftovers from my former experiments in the freezer here. An ounce shouldn't be a problem. Oh, so I can have it? It's all yours. Take it for whatever you need. Should you need some more, or maybe human? Well, I just ran out of it. Very funny. I'll leave you to your work then. Okej, no to zabieramy krew. Skoro pozwolił. Nie wiem po co mi ona, nie pamiętam. Dobra, no tu mamy uncję krwi. Nie stół, tylko wyjście. No tak, muszę sobie załatwić rzeczy, które by odpowiadały posągom. Był tam Bóg Wojny. A dobra, Bóg Wojny, no to krew. Do tego idzie jeszcze Bóg Ziemi, czyli kwiat, kwietnik i trawa z nie... Ziemia. Z niego. I jej trzecim bogiem był Bóg Płodności. To wypadałoby coś urwać, jakiegoś chwasta. Albo jakieś kwiaty. Tylko gdzie bym takie znalazł? Wszędzie ogólnie, ale tutaj powinny być konkretne, które mógłbym zabrać. Just turning the faucet should be. I don't need to. Okay. Do głównej bramy. There's nothing else I need. Okay, tu już nic. To są niby kwiaty, ale nie mogę ich zabrać. Nie. Fontanana. The water is quite clean. No algae or mud. W domu? No nic tutaj już w sumie już nie ma. Może zapytam Eleonorę, czy mi jakieś kwiaty da. Jeżeli o to chodzi. No nic, czekajcie. A może to był Bóg Wody? Nie jestem pewien, co tam było napisane. Tam widziałem, że było napisane Bóg Wód Ziemi. Coś mniej więcej takiego. Więc ja to teraz takie what the fuck. Ale cóż, jeżeli chodzi o wodę, no to została chyba w czajniku. Raczej nie wyparowała cała, chociaż mogła. Dość drewna wrzuciliśmy, żeby cały czajnik mógł wyparować. The kettle has cooled down. Jest pusty czy pełny? It's a bit old, but not leaky. Aha. Jest jeszcze pełny. Magic. Dobra. Bóg Wojny dostaje krew. Świeci. I poured the blood into the bowl. Ech,
Celtyccy bogowie nie są mi znani, bardziej już bohaterowie jak Cuculain, Honla, Sketach, Fionn Mac Cumain. No i inne takie postaci. Pośrednio też Tristan. Dobra, no i jeszcze ziemia tutaj. I poured the soil into the bowl. I can hear something. Jaka płynna animacja. Ołtarz. Okej. Chyba widzę, co muszę mniej więcej zrobić. Ale nie za bardzo czaję. A widzę, to są znaki zodiaku. Że skorpion, byk. To jest lew? Nie, to jest lew. A to jest... Nie pamiętam. Musiałbym sobie sprawdzić, które znaki po kolei jak idą. Jak to musi być? To ma być byk? Nie, to ma być koziorożec, którego nie ma. Aha, okej. Czegoś mi tutaj brakuje? Ja już widzę. Dobra. O, to wchodzi tutaj. To tutaj, to tutaj. Jak tak obrócę wszystko. Okej, to działa, tylko pozostałe. Kompletnie nie mam pojęcia, jak one mają być ułożone. O, to jest zabawne. A pierdolę! Sprawdźmy ten, jak to ma być ułożone. Okej, w ten sposób, no to... Aha, to ma być, to ma wyglądać tak. Mam, jak to wygląda. Problem w tym, że wygląda to okropnie. Ten tutaj... Tego muszę tu sprowadzić. Wodnika. Wodnika? Jaki horoskop? Bliźnięta muszą być tam. W miejscu skorpiona.
znalazło. Jakie to ułożę, to nie mam pojęcia. Ryby. Sprawy. Dawać mi to pod rękę. Kurwa. Aj. Jak tu postawię, to zasłonię się. Nie zasłonię. Okej, okay, jest lepiej. O, nowy subskrybent. Proszę bardzo. Jak fajnie, dostaliśmy nowego subskrybenta w trakcie robienia odcinków. Prawie jak na live'ie. Byk ma być tu. Ja mi to daje. Zacznijmy od nowa. Okej, muszę jakoś sprowadzić. Dobra, nie chcę mi się nawet już przypominać, jak się mówi na konkretne znaki. Teraz nie wiem, czy to czasem nie jest panna, czy jak tam szło, to może jest. Aaaa, mój łeb. Nieważne. Jak to ma wyglądać? Muszę sprowadzić tutaj tego. I wodnika. Okej. Sprowadzony. O, w ten sposób. W ten sposób. Aaaa, szkur... Chociaż... Jak to ma... Pierdolę. Wodnik ma być na górze czy na dole? Na górze, okej, okay, no to będzie tak. I ten kwadracik jest już gotowy. W sumie z tym. I tylko to wystarczy przesunąć w bok. No to ta połowa jest prawie zrobiona. Więc na dole musi się ten znajdować. Nie wygląda to aż tak źle. To w dół, to w górę. To mogę w sumie zamienić. Tylko tam mają wejście ryby. To się nie rusza. I ryby muszą wejść na górę. Dobrze to w ogóle robię? No. Chodzi tak. Ryby mają być na środku. Znaczy, na środku. Na rogu. Okej, to jest prawie gotowe.
Prawie, tylko muszę to przesunąć o jeden. Jakoś, albo te... Które muszę przesunąć, czekajcie. Co jest w złym miejscu? Tak, te dwa muszę obrócić. Nie powinno być aż takie trudne. Obróciłem. No. Poszło? Nie, teraz te dwa muszę obrócić. For fuck's sake. Pierdolę. Teraz poszło dobrze? Prawie. Muszę tego jakoś zamienić te dwa miejscami. Gdzie te dwa? Nie jest w żaden sposób proste. O? Nie. Chociaż? Poszło! The Zodiac is the right combination. Ja pierdolę. Dawaj klucz. Dlaczego? What are you doing there? Ale tak się tylko rozglądam. Było otwarte, więc wiesz. Mogę mu jakoś podsunąć te klucze z powrotem. I just wanted to see the inside of that chapel. Nobody is allowed to enter it. If Madame learned you were inside, it would be my fault. Guarding this place is one of my responsibilities, and Madame is relying on me to do it. If you don't tell her,
She won't ever know. Well, you're lucky. I'll be getting bigger trouble than you for letting you in there. How could he have found me here? I've got Ciekawe to get inside jak. Again, but how? It would probably be best to return at night. A dobra, bo muszę otworzyć ten grobowiec. No to co, już nie mam co robić. Wrócimy tam w nocy, ale to dopiero w kolejnym odcinku, moi drodzy. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka i tak zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochani dzieci Boże, siema.